Cześć! W jednym z poprzednich odcinków pokazywałem, jak można przygotować wersję instalacyjną gry na system Android. Sterowaliśmy tam przy pomocy pada wirtualnego, który wyświetlał się na monitorze telefonu. Jednakże sterowanie przy pomocy telefonu może być znacznie ciekawsze, a można skorzystać wtedy z sensorów, które są w telefonie i sterować poprzez ruch telefonem. Jednakże, aby zobaczyć, jakie sensory są dostępne, musimy je najpierw wyświetlić na ekranie. Sensory najczęściej wyświetlane są, podawane są w wektorze, więc chcemy ten wektor wyświetlić, ale ponieważ sensorów jest kilka, stworzymy jeszcze nowy parametr w makro, aby podać tam nazwę, aby obok sensora i jego wektora wyświetlała się też nazwa, który to jest sensor. A więc przesunę stringa na początek i to będzie nazwa naszego sensora. Łączę nazwę z appendem, ponieważ będzie to jako pierwszy element wyświetlany. Do tego mogę dodać format tekst. Akurat tutaj wyrzucę wektor, ponieważ ta nazwa będzie podawana. Wystarczy nam tylko równa się x, y, z. To jakie będzie podane, możemy teraz to połączyć z b. I dodam jeszcze jednego pina, tylko po to, żeby dodać enter skopiowany gdzieś z notatnika czy z jakiegoś pliku. Wklejamy tutaj enter, aby kolejne makro było wyświetlane pod w nowej linijce. Pod tym, co było wyświetlane poprzednim razem w tym samym makro. OK. Mamy już gotowy element, czyli nazwa jest dodawana do wartości x, y, z wektora. Jak widać, pojawiła się tutaj nazwa. Możemy wpisać w tym przypadku testujący wektor bez spacji, enter i możemy przetestować, jak to działa teraz w makrze. Faktycznie wyświetla się wektor, no i wartości 1, 2 i 3, czyli x, y oraz z. Możemy teraz wyrzucić wektor, ponieważ będziemy korzystać z sensorów. Jak uzyskać dostęp do sensorów? Otóż sensory jest to input, czyli sterowanie, tak jak w przypadku klawiszy, tak jak w przypadku pada. Więc w inputcie możemy znaleźć Android Events. To akurat nie są sensory, ale są przyciski, czyli back, menu, volume up lub down. Akurat z tych przycisków nie chcemy korzystać. Możemy też znaleźć motion events i motion values. Teraz motion events, czyli coś jak akceleracja, grawitacja i rotacja. Wystarczą nam te trzy sensory, jednak te sensory wywoływane są wtedy, kiedy zmieniana jest ich wartość. Natomiast jeżeli wykorzystamy get, wtedy uzyskujemy wartość i możemy mieć do niej dostęp wtedy, kiedy my tego chcemy. Zacznijmy od get rotation, czyli sensor związany z rotacją. Jak działa, pokażę za chwilę. Kolejny sensor to get gravity i jeszcze jeden to jest get acceleration. Acceleration najczęściej stosuje się na przykład w kamerce, która nagrywa wypadek, ponieważ gdy zmienia się przyspieszenie, zwiększa się akceleracja, przyspieszenie telefonu i wtedy na przykład nagrywany jest filmik, bo samochód miał wypadek. OK, a samochód nie wirtualny, tylko prawdziwy i telefon też raczej prawdziwy. OK, możemy to w takiej kolejności, czy na przykład jako pierwsza akceleracja, czy kolejna rotacja, no i trzecia grawitacja. Grawitacja to jest sensor wirtualny tworzony przy pomocy magnetometru i żyroskopów, natomiast akceleracja jest faktycznie fizycznym sensorem. Stwórzmy pierwsze makro i łączymy z akceleracją, no i nazwę tę zmieniamy na acceleration. Po angielsku może być w porządku. Łączymy też rotation i zamieniamy nazwę na rotation. No i gravity łączymy jeszcze z jedną kopią makro, czyli zaznaczymy makro Ctrl W i dzięki temu mamy kolejny element, łączymy z grawitacją i wpisujemy gravity. Można to w prosty sposób teraz połączyć z append, aby po kolei wyświetlać wszystkie elementy. Enter jest już podany w makro, więc po prostu wystarczy połączyć to w appendzie i każdy element będzie wyświetlany w nowej linijce. Tworzymy append AB. Musimy dodać pin, żeby stworzyć C. C łączymy z grawitacją i łączymy return value. Już jest jako string, więc po prostu bezpośrednio łączymy ze stringiem. OK, zobaczmy, jak to działa. Oczywiście żaden komputer nie ma tego typu sensorów, przynajmniej aktualnie, nawet laptop. Mają to tablety i telefony, więc wyświetlane jest 0, ale możemy zobaczyć, w jaki sposób jest wyświetlane. Jest wyświetlane na początku gry. Wolałbym, żeby było wyświetlone co klatkę. Więc tworzę event tick, który wyświetla, uruchamiany jest co klatkę. Podaję też długość poprzedniej klatki w delta seconds.
Na początku łączymy, zobaczymy jak wyświetlany jest element przy pomocy event ticka, czyli co klatkę jest wyświetlany tekst. Jest dużo tekstu, najnowszy jest na samej górze. Problem jest tylko taki, że właśnie ostatni tekst jest wyświetlany, każdy tekst jest wyświetlany 5 sekund i kolejny jest wyświetlany powyżej. Żeby jednak skorzystać z tego, jak długo wyświetlana była poprzednia klatka, weźmy delta seconds i niech wyświetlany jest tekst tak długo, jak była wyświetlana poprzednia klatka. W grze niewiele się dzieje, więc każda klatka jest wyświetlana mniej więcej z tą samą prędkością, więc teraz dzięki temu mamy tylko 3 sensory podane. Możemy to uruchomić teraz na telefonie i zobaczyć, jak to działa. Jak widzimy, wszystko miga, zmienia się wielkość parametrów, zmienia się też znak. Aby ułatwić sobie odczyt tych wartości, altem odznaczam węzły X, Y oraz Z i dodam tutaj pewien element, który się nazywa toString. Akurat toString pokażę, ale to nie jest ten element, ponieważ to po prostu zamienia wartość na stringa. Nie jest w żaden sposób ta wartość interpretowana. Jeżeli pamiętamy, tekst jest interpretowany, więc jeżeli zamienimy tą wartość na tekst, możemy zmienić wiele elementów. Przede wszystkim zaznaczę, żeby znak był zawsze widoczny, żeby nie znikał, gdy jest plus, a pojawia się minus, gdy jest minus, tylko żeby zawsze był plus albo minus i aby zawsze były 3 znaki po przecinku. Ponieważ wartości sensorów wahają się od prawie minus 10 do prawie plus 10. To jest 9 z kawałkiem, raczej dziesiątki nie osiągają wartości sensorów, więc wystarczy nam 3 miejsca po przecinku i będziemy widzieć, jak to działa. Zwłaszcza, że grawitacja najczęściej osiąga te maksymalne wartości, bo akceleracja to naprawdę musimy nieźle rzucić telefonem, żeby uzyskać wartość bliską 9. Jeżeli dajemy w dół i do góry telefon, to zmienia się Z w akceleracji. Zmienia się tylko, gdy ruch przestaje być wykonywany lub zaczyna być wykonywany, nie gdy jest kontynuowany. Jeżeli poruszamy telefonu na boki, to jest akceleracja i to jest akurat Y, czyli druga wartość. Jeżeli poruszamy do przodu i do tyłu, popatrzymy teraz na telefon od góry, jest to zmienna X. Jeżeli chodzi o rotację, działa podobnie jak akceleracja, ale jest tu prędkość obrotu. Prędkość obrotu według X wygląda tak, według Y obrót wygląda w taki sposób, natomiast według Z to jest obrót tak, jakbyśmy się kręcili dookoła z telefonem. Równie dobrze można to tak sprawdzić. Wtedy można uzyskać niezłą wartość, jeżeli się w miarę szybko poruszamy. Grawitacja natomiast to jest w miarę stała wartość i określa położenie telefonu i zmienia się poprzez ruch, ale jest stała, jeżeli odpowiednio ustawimy telefon. Najlepiej z niej korzystać przy kontroli gier.